Wyprawa do zaginionej ziemi. W sercu starożytnych legend, w miejscach, gdzie świat realny przenika się z tajemnicą, leży zaginiona ziemia. Kraina zapomniana przez czas, ukryta za mgłą wieków. W dawnych księgach mówiono o niej jako o miejscu, gdzie magia i technologia łączą się w niespotykanej harmonii, a każdy zakręt drogi skrywa nową opowieść. Opowieści te krążyły wśród ludzi, przekazywane szeptem przy ogniskach, zapisane w zakurzonych pergaminach, lecz tylko nieliczni odważyli się podjąć wyprawę, by odnaleźć tę zapomnianą krainę. Jednym z takich odważnych był Arvid, młody odkrywca, który całe życie słyszał legendy o zaginionej ziemi. Dorastał, słuchając opowieści dziadka, starego kapitana statku, który rzekomo widział brzegi tej niezwykłej krainy podczas jednej z swoich ostatnich wypraw. Opowiadał mu o ogromnych lasach, gdzie drzewa miały złociste liście, o miastach, które poruszały się po niebie jak ptaki, i o ludziach, którzy potrafili mówić językiem gwiazd. Pewnej nocy Arvid, napędzany tęsknotą za przygodą i pragnieniem odkrycia prawdy, postanowił wyruszyć na poszukiwanie zaginionej ziemi. Wiedział, że droga nie będzie łatwa. Przed nim rozciągały się góry, nieprzebyte puszcze, a także rozległe oceany, których głębiny skrywały niejedną tajemnicę. Jednak żadne z tych wyzwań nie mogło zatrzymać jego serca, które biło w rytm legend. Podczas swojej wyprawy Arvid spotkał różnych ludzi, mędrców, wojowników, a także tych, którzy twierdzili, że widzieli zaginioną ziemię, ale nigdy nie znaleźli drogi powrotnej. Każde spotkanie dodawało mu odwagi, ale również uczyło, że zaginiona ziemia nie była zwykłą krainą. To miejsce, gdzie czas płynął inaczej, a ludzie, którzy tam trafili, zmieniali się na zawsze. Jedną z najważniejszych wskazówek, jakie otrzymał, była od staruszki, która mieszkała samotnie na skraju lasu. Zaginiona ziemia, powiedziała, to nie miejsce, które można znaleźć, kierując się mapą. To kraina, która objawia się tym, którzy szukają czegoś więcej niż bogactwa. Tylko ci, którzy pragną zrozumienia, mogą tam dotrzeć. Wraz z tymi słowami w sercu Arvid kontynuował swoją podróż. Po wielu dniach wędrówki, samotności i zwątpienia, znalazł się na skraju klifu, skąd roztaczał się widok na ogromne, nieznane morze. Nagle z mgły wyłoniły się lśniące wieże miasta, które zdawało się unosić nad wodą. Było to miasto, które rozpoznał z opowieści dziadka. Miasto zaginionej ziemi. Czy zaginiona ziemia naprawdę istnieje? Czy Arvid zdołał tam dotrzeć? Czy może to tylko kolejna legenda, którą usłyszał w chwili największej nadziei? Tego nie wie nikt, kto nie zaryzykował wyprawy w poszukiwaniu tego, co zaginione w mroku historii. Tak kończy się jedna z wielu opowieści z zaginionej ziemi, miejsca, gdzie granica między tym, co realne, a tym, co niemożliwe, jest równie delikatna, jak nić utkanej legendy. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobała Ci się nasza podróż przez zaginione historie, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzach, co myślisz o tej opowieści. To dopiero początek naszych odkryć. Nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii z przeszłości. Każdy nowy odcinek to kolejna wyprawa w nieznane, pełna tajemnic i niespodzianek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku opowieści z zaginionej ziemi.